8 marca to szczególny dzień w roku. Pamiętali o tym w Wielczulaskowicach, gdzie z okazji Dnia Kobiet przygotowano dla pań wiele atrakcji. Zaplanowaliśmy wiele atrakcji dla pań. Wspólnie z MGCK zaplanowaliśmy na ten dzień program obfitujący w wiele ciekawych propozycji dla kobiet. Jedną z nich były specjalne warsztaty, na których panie mogły odkrywać swoje talenty. Zaczęliśmy od warsztatu coachingowego pod tytułem Talenty każdy z nas je ma, jak nimi zarządzać, jak je rozwijać. Właśnie trwa warsztat i myślę, że panie teraz intensywnie pracują, rozwiązują różnego rodzaju testy na półkulę dominującą i w ogóle zasięgają takiej wiedzy specjalistycznej, jak badać swoje mocne strony, jak nimi zarządzać. Po zakończeniu warsztatów uczestniczki przyznawały, że wiele wyniosły z tej nieszablonowej propozycji zorganizowanej w dniu ich święta. Jestem niezmiernie zadowolona ze spotkania, bo w takim wieku ciągle odkrywam nowe talenty w sobie. Doszłam do wniosku, że mój talent zgadza się z tym, co robię w życiu. Na pewno zrozumienie siebie, poznanie swoich talentów i to, że podjęłam decyzję, że na pewno spełnię swoje marzenia o dziedzinie zawodowej, zmienię pracę i będę robić to, co od lat planowałam robić. Poza odkrywaniem talentów mieszkanki Jelcza-Laskowic mogły podziwiać wystawę, która specjalnie z okazji ich święta zawitała do miasta. W holu mamy wystawę feministyczną pod tytułem Nasze bojownice. Jest to wystawa, która przyjechała do nas gościnnie z Warszawy na specjalne zaproszenie Centrum Kultury. I myślę, że warto z okazji Dnia Kobiet mówić o tej walce o prawa wyborcze, bo dzięki niej mamy teraz równe prawa, możemy nosić spodnie i warto mówić o polskich emancypantkach. A kiedy panie skończyły zwiedzać wystawę, mogły podkreślić swoje naturalne piękno poprzez dobór odpowiedniej stylizacji, gustowny makijaż czy zjawiskową fryzurę. Tu nie chodzi tylko o taką, że tak powiem, powłoczkę zewnętrzną, to jest coś więcej. Dzień Kobiet, więc może nawiążę do pań. Panie, które systematycznie dbają, psychicznie czują się lepiej i to widać też w pewności siebie, w takim odbiorze, więc myślę, że jest to bardzo ważne. Oprócz zdrowia, poprawy wyglądu, też jest poprawa nastroju i to widać i czuć w pewności i odbiorze. Uśmiechy na twarzach kobiet wskazują, że przygotowane dla nich atrakcje przypadły im do gustu. A my życzymy, aby radość towarzyszyła wszystkim kobietom przez cały następny rok.